Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zareagujemy sobie na kurego zakochane pary, dlatego że pisaliście mi w komentarzach, że bardzo tego chcecie, dlatego ja dzisiaj sprawdzam tą piosenkę i lecimy z tym. Nie lecimy z tym jeszcze, bo musicie subskrybować mój kanał, dawać mi łapki w górę, komentować. Muszę się tutaj coraz bardziej rozwijać, dlatego liczę na Was bardzo mocno. A teraz już właśnie lecimy. Zróbmy to. Uhu! Ja, ej, nigdy nie grałem takiego numeru. Chciałbym żyć dać dzisiaj cały świat, zabrać na randkę, na którą nie będzie ciebie stać. Ona otworzy swoje serce, ty też otworzysz swoje. Nigdy więcej nie chcę z nikim innym, tylko we dwoje. Dla mnie on jest w ogóle mega. To jest tak fajny chłopak, on ma taką charyzmę i naprawdę on tak dobrze śpiewa, że każda jego piosenka, mam wrażenie, coraz bardziej mi się podoba. Także jeżeli chodzi o Kurego, to proszę więcej, naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Jedyne co Wam powiem, że trochę nie leżą mi momentami te takie początki, jakby to co było tutaj na początku, takie śmianie się na przykład, albo w piosence o Multipli, a tą reakcję możecie zobaczyć na moim kanale, także możecie sobie zerknąć. Też był taki przerywany fragment, w którym Bartek Kubicki mówił: wyobraźcie sobie, trzech kolesi pojechało gdzieś tam, coś tam. Nie czaję tego, tak nie wiem. Dobra, idziemy dalej. Zapatrzony w nią jak w obrazek jesteś. Tylko ona daje tobie prawdziwe szczęście. Tylko ona wie, co się dzieje u ciebie. Tylko ona wie, tylko ona wie, ona wszystko wie. Ona wie, ile dla niej znaczysz, a znaczysz dla niej prawie mniej niż zero. Wie, że w każdej chwili może się stracić. I właśnie w tej chwili poszła do innego. Bawią mnie. On ma taki fajny klimat i jest taki energiczny, bardzo, bardzo mi się podoba i teledysk, i to jak on śpiewa, i w ogóle w jakim robi to wszystko tempie, ekstra, bardzo, bardzo fajnie. Zakochane pary, mordo zdejmij w końcu różowe okulary. Chciała zobaczyć pary, chciała zwiedzić Wenecję. Jej największym marzeniem było życie bez ciebie. Teraz już nie wiesz co ze sobą zrobić, bo świat się zapalił i nie ma już opcji. Widzisz ją z tamtym, jak cię zalewa, myślałeś, że przecież jesteś się dorośli. Myślałeś, że wypłaszysz się swojej mamie. Chciałeś zrobić wszystko, żeby do ciebie wróciła. To jaką on tutaj daje energię, to jest coś niesamowitego. On jest taki, tak jest go wszędzie pełno i to jest bardzo, bardzo fajne. Teledysk mi się bardzo podoba. Powiem Wam, że tak mocno się skupiam na tym jakby, co dzieje się wokół, że jeszcze nie doszłam do tego, co jest w tekście za bardzo. Ale próbuję, próbuję bardzo mocno. Nie, jest naprawdę fajnie, jest spoko. Bardzo lubię jego głos, bardzo mi się podoba to jak on śpiewa, także no to jest super. Przecież taka piękna była wtedy każda chwila. Dziwisz się czemu ona w ogóle to zrobiła. Dziwisz się czemu to już nie jest twoja dziewczyna. A dałeś się wszystko i nie masz już nic. I nie masz już nic. Myślałeś, że ślubię, a co będzie dziś? Bawią mnie. Bawią mnie. Bawią mnie. Bardzo mi się podoba ten klimat wesołego miasteczka. W ogóle sama gdzieś tam kiedyś miałam nawet taki pomysł na takie, wiecie, zdjęcia gdzieś tam na Insta, coś takiego właśnie w wesołym miasteczku. Jakoś ten klimat mi się bardzo podoba, szczególnie nocą. A tutaj właśnie w tym teledysku jest ta noc, więc no mega, mega fajnie się to prezentuje. Bawią mnie zakochane pary, mordo zdejmij w końcu różowe okulary. Chciała zobaczyć pary, chciała zwiedzić Wenecję. Jej największym marzeniem bez ciebie. Bawią mnie zakochane pary, mordo zdejmij w końcu różowe okulary. Okej, dotarłam do tekstu i słuchajcie, no chyba chodzi o to, że on nie ma zbyt dobrych doświadczeń z kobietami. Chciała zobaczyć Paryż, zdejmij różowe okulary. No cóż, nie każdy może, nie? Może jeszcze trafi, no kto wie, co tam się zadzieje. Zobaczysz pary, chciała zwiedzić Wenecję. Jej największym marzeniem było życie bez ciebie. O, jaki fajny moment w tym teledysku tutaj na końcówce, to rozdawanie tych różyczek. Bardzo, bardzo fajnie, pozytywnie.
Fajna piosenka, spoko. Podobała mi się, ale powiem wam, że Nóż, który miałam ostatnio okazję tutaj z wami oglądać i właśnie skomentować, podobał mi się bardziej, także jakoś tam ten klimat bardziej do mnie trafiał. Ten jest taki dosyć wakacyjny, wesoły, rezolutny. Tamten był bardziej taki właśnie, tak jak mówiłam, skandynawski, taki trochę bardziej smutny i takie klimaty trochę bardziej do mnie trafiają. Także jak najbardziej tutaj wszystko na plus. Kury śpiewa fantastycznie, ja jestem fanką, bardzo, bardzo mi się podoba, także na pewno piszcie mi w komentarzach, jakich jeszcze jego piosenek mam słuchać, jaką reakcję jeszcze chcecie zobaczyć. Ja bardzo chętnie będę słuchać. Piosenkę oceniam tak 8 na 10. Jest spoko, ale no już słuchałam w jego wykonaniu lepszych, także ciekawa jestem, co spotka mnie już niedługo. Także piszcie propozycje, zostawiajcie łapki w górę, komentujcie. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Na razie, cześć, pa!